A to najczęściej to są wypryski. To są najczęstsze choroby. Poza tym trądzik młodzieżowy, trądzik różowaty u dorosłych. No i poza tym już potem już takie mniejsze inne choroby, jak łuszczyca, pęcherzowe. Owrzodzeń to w zasadzie teraz to już nie ma. Produkty uczulają, bo w żywności mamy różne jakieś tam barwniki i to też może uczulać, także najlepsza jest zdrowa żywność. Ale wiadomo, że no ludzie normalnie się odżywiają, prawda? Także jakieś czynniki mogą uczulać, ale nie zawsze to jest do stwierdzenia. Nieraz jest taki wyprysk, gdzie testy wychodzą ujemnie. No ale i tak leczenie jest takie samo. To, co najczęściej ja widzę jako problem jako dietetyk, to jest nadmierna masa ciała u dzieci. I tutaj na to się składa wiele czynników, czyli nieprawidłowy styl życia, czyli bierny wypoczynek, również spożywanie zbyt dużej ilości wysoko przetworzonych produktów. I w trakcie tych konsultacji w dniu dzisiejszym będę opowiadał rodzicom, ale również dzieciom, w jaki sposób należy prawidłowo się odżywiać, ale również w jaki sposób spędzać czas aktywnie, żeby to wszystko wpływało na prawidłową masę ciała u tych dzieci. Podstawa to przede wszystkim spożywanie wszystkich grup produktów spożywczych, ponieważ natura stworzyła tyle rodzajów różnego rodzaju jedzenia, że należy to spożywać. Po drugie, więcej należy jeść warzyw i owoców, dobrze? Czyli tych produktów nisko przetworzonych, czyli wybieramy jabłko zamiast takiego soku klarowanego, który w ogóle nie zawiera witamin ani innych składników mineralnych. Kolejna sprawa, orzechy, tłuste ryby morskie. To wszystko wpływa pozytywnie na nasz organizm. Nie ma takiego jednego złotego środka na odżywianie, ponieważ prawidłowe odżywianie jest bardzo szeroko pojętym tematem. To, co i również jest bardzo istotne, to jest po prostu nienajadanie się do syta, czyli zostawienie troszkę mniej niż potrzebujemy. Fantastyczny dzień, fantastyczna inicjatywa Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Poradnia specjalistyczna dla dzieci, właściwie od 0 do 18 roku życia. Bez skierowania można dzisiaj przyjść do Toyota Park, skorzystać z porady specjalistów. Bardzo potrzebne wydarzenie. Tłumy rodziców z dziećmi. Uczymy się tego, że jesteśmy odpowiedzialni za organizm. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy tutaj przyjechali, bo to pokazuje, że są świadomi tego, że o organizm trzeba dbać, trzeba uczyć zdrowych nawyków, nie tylko badać się i leczyć to, co wymaga leczenia, ale też równie ważna jest profilaktyka, czyli odpowiedni tryb życia. Ważne to jest, abyśmy odpowiednią dietę stosowali i abyśmy cały czas obserwowali swój organizm. Dzisiejsza, właściwie największa, chyba nie tylko w naszym województwie, ale i w całej Polsce, poradnia specjalistyczna, jaka tutaj została otwarta, pokazuje, że potrzebne są takie inicjatywy, abyśmy mogli szybko skorzystać z porady specjalistów.